Świat sportów sylwetkowych od zawsze miał w zanadrzu wiele ciekawych postaci do zaoferowania. Bo weźmy sobie takiego Dwayne The Rocka Johnsona, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie, a jego potężna postura powinna być na każdej okładce książek od lekcji WF-u. W dzisiejszym odcinku pogawędzimy o jednej z ciekawszych postaci spod uniwersum dźwigania żelastwa. Ja jestem Stalowy Szok po roku w Rosji, oglądacie Państwo kanał BorBob TV, a przycisk subskrybuj jest po to, żebyś subskrybował mój kanał w celu otrzymywania powiadomień o nowych filmach. Zapraszam! Bob Sapp. Oglądaliście film Wykiwać klawisza? To pewnie pamiętacie postać z Witkowskiego, który zaraz obok Tarleya przypomina trochę tą taką customową postać, która pojawia się w cutscenkach w grach wideo. We wczesnych latach 2000 Bob Sapp nie był byle bambikiem do wynajęcia na przyjęcie urodzinowe córki. W niektórych krajach jego popularność była tak ogromna, że czasami strach było otworzyć masło orzechowe w obawie przed potworem. Weźmy sobie chociażby Japonię, gdzie jeden z jego pojedynków obejrzało ponad 50 milionów ludzi. I jeżeli liczba ludności w Polsce jeśli obca, to wujek Google przychodzi na ratunek, więc te 50 paniek to naprawdę mocna liczba. Sam wystąpił również w wielu kampaniach reklamowych w kraju kwitnącego sushi. I teraz jak myślicie, w jakiego typu reklamach mógłby brać udział nasz bohater? Ano właśnie tych spod kategorii porąbane, coś jak te, w których brał udział Terry Crews, choć tego złota nikt nie przebije. Wystąpił na przykład w reklamie płynu do prania i trzeba przyznać, że widok 160-kilowego Boba w pachnącej białej koszulce jest najpiękniejszym widokiem, jaki dzisiaj ujrzycie. Jeszcze innym razem brał udział w reklamie pizzerii. Jak sobie tą reklamę wyobrażacie, tak właśnie ona wygląda. Bob Sapp urodził się 22 września 1973 roku, więc sportowiec w chwili, gdy dodałem ten film, a już rocznikowo 50 lat. I zawsze, odkąd pamiętam, właśnie tacy ludzie robili na mnie największe wrażenie, którzy, no umówmy się, dość pokaźnej liczby latek na karku dalej zajebiście wyglądają, a niekiedy lepiej niż niejeden 20- czy 30-latek. W chwili, gdy wyglądasz dobrze i jesteś zdrów jak ryba, upływ czasu nie ma większego znaczenia. No chyba, że masz 90 lat, to wtedy inna gadka, choć trzeba przyznać, że Sylwka Stallone raczej nie dotyczy ta zasada. Robert Malcolm, bo tak mu na imię, jest prawdziwym człowiekiem od wszystkiego. Taką złotą rączką, która naprawi kran, przeinstaluje Windowsa, a nawet wyjdzie ci z psem na spacer i podetrzy mu dupę. Robcio jest profesjonalnym futbolistą, wrestlerem, zawodnikiem K1, a także aktorem. Swoją karierę sportową rozpoczął już na studiach w Waszyngtonie i już wtedy widać było, że nie obce mu są przekąski białkowe. W 2001 roku postanowił pójść o krok dalej i wystąpić w organizacji NWA Wildside, specjalizującej się w wrestlingu. Trzeba przyznać, że właściwy człowiek na właściwym miejscu. Tym bardziej, że Bestia był w najlepszym okresie, jeżeli chodzi o uprawianie sportów sylwetkowych, więc dwumetrowy, ważący grubo ponad 160 kg facet zawsze przyciąga tłumy. Tak Bobcio rzucał swoim przeciwnikiem po ringu i nawijał, co mu scenariusz przyniesie. I podobnie jak grał w różnych klubach za czasów futbolu, podobnie było w przypadku organizacji wrestlingowych. Japońskie federacje Hustle i New Japan Pro Wrestling zatrudniły Cyklopa do siebie, a widownia nie mogła oderwać wzroku od sportowca. W 2002 roku dzięki uprzejmości Pride Fighting Champions Bob podpisał kontrakt na 3 walki w formule MMA. Pride Champions była działającą w latach 1997-2007 japońską organizacją promującą walki MMA. Łącznie powstało 68 gal, stając się jedną z dwóch największych organizacji MMA na świecie. I to, co działo się na tych galach, to istna definicja do słowa freak fight. Weźmy sobie pojedynek Don Freya i Yoshihiro Takayama. Panowie w pewnym momencie zaczęli walić się po łbie w klinczu i wyglądało to naprawdę komicznie. Myślę, że parę razy mogliście nawet widzieć memy z tym motywem. Albo batalię giganta Silwy, który, no musicie przyznać, nie wygląda jak kolejny przeciętny 40-latek, którego mijamy na ulicy. Polecam pooglądać urywki tej federacji, bo takiego złota już nie ujrzymy. Bob trafił w wymarzone dla rozwoju swojej kariery miejsce. Jako zawodnik walk na gołe klaty specjalizował się w tym zawodzie przez długi, długi czas. W pierwszym pojedynku dla federacji miał zaszczyt zmierzyć się Yoshihiro Yamamoto, który stoczył aż 26 pojedynków. Bestia powaliła rywala już w pierwszej rundzie, pokazując charakter sportowca. W drugim pojedynku w zaledwie 11 sekund pokonał Kiyoshi Tamure. No ale nie ma co się oszukiwać. W tamtym uniwersum jedyny z freaków, który mógł go powalić, jest on sam 10 kg cięższy. W trzecim z kolei pojedynku przegrał lżejszym o 77 kg Antonio Rodrigo Nogueirą. Panowie tak tarzali się w kiślu przez obydwie rundy, no ale naszemu olbrzymowi butla z tlenem zaczęła szwankować, co wykorzystał jego rywal, poddając go za pomocą dźwigni na staw łokciowy. Tak nasz zawodnik budował swoją legendę. Później związał się z inną japońską organizacją FEC. W swoim pierwszym spektaklu pod tytułem Beast Entertainment został zdyskwalifikowany za zaatakowanie
zaatakowanie leżącego rywala, ale to Cyril Abibi oraz Ernesto Hostem w następnych pojedynkach mieli okazję dogłębnie poznać się z potworem. Zostali oni bowiem znokautowani przez wrestlera. I jak mam być z wami szczery, z kimkolwiek by nie walczył, jego pojedynki zawsze dostarczały nam wiele emocji. Następne bitki pokazały, że nie mamy do czynienia z byle ogórkiem napompowanym parówczanem. Tego czasu był on nawet nazywany fenomenem popkultury w kraju japońskich bajek. Ma on na swoim koncie nawet własny album muzyczny pod tytułem Subtime i do dziś możemy znaleźć archiwalne teledyski z jego udziałem. Jeżeli wierzyć Wikipedii, prowadził on nawet własny program rozrywkowy, a gościnnie sam wziął udział w co najmniej 200. Przejdźmy sobie do głównego punktu w jego CV, a mianowicie wspomnianej walce z Akebono, która oglądana była przez 54 miliony japońskich telewidzów. Był to grudzień 2003. Wszystko właściwie, co obejrzycie z udziałem tego faceta, ma w sobie jakąś cząstkę memiczności. Jak tak surfuję w poszukiwaniu perełek spod jego ramienia, to stopniowo zanurzam się coraz to głębiej w doliny internetów. Na zdjęciu z Hongmanem wygląda jak żywcem wklejony w Photoshopie, ale na poważnie doszło do takiego starcia tytanów. I najbardziej podoba mi się w tych pojedynkach, że nie są to 30-sekundowe bitki, tylko prawdziwe pojedynki na śmierć i życie. Fakt, że panowie są spompowani i wycieńczeni po paru weselniakach, ale ogląda się to tak zajebiście, że w zasadzie mam głęboko w dupie wynik tego starcia, bo jeden i drugi dali zajebisty pokaz prężenia mózgu na horyzoncie. Jako iż Renesans to drugie imię naszego wojownika, wziął on również udział w wielu filmach w rolach drugoplanowych. Właściwie to od 2004 roku zawodnik rok w rok miał okazję wcielić się w kogoś to nowego. Jednym z takich popularniejszych tworów był film Wielki Stach. Tam wcielił się w rolę Big Raymonda, który no nie zgadniecie, potężny jak ten bar polujący na niedźwiedzie. W 2011 zagrał w Conan Barbarzyńca 3D jako Ukafa. Był on takim koksem do wynajęcia, który miał po prostu zrobić swoje. Bo niezależnie czy weźmiecie go do filmu, do teledysku czy pojedynku MMA, jego zadaniem było zrobić show, które było jego chlebem powszednim. Jego największym fenomenem nad fenomenami było bycie dosłownie wszędzie, bo jakby tak sobie to wszystko zliczyć, to wychodzi na to, że wziął on udział w kilkuset spotach reklamowych, ze 100 walkach, 10 filmach, 200 programach telewizyjnych i na litość pana Bombla. Brakuje mu tylko jeszcze walki z Pudzianem na otarcie łez. A nie, zapomniałem. W 2012 roku federacja KSW zaprosiła Olbrzyma do siebie. Jak wspomniałem, od zarania dziejów jest on postacią do wynajęcia, więc czemu by nie zmierzyć go z samym dominatorem? Dla Boba był to okres przechodzenia na emeryturę, bowiem z 17 ostatnich pojedynków 16 przegrał. Każdy w bardzo podobnym stylu, choć nie zaryzykuje stwierdzenia, że kładł się na matę dla mamony. W przygodzie z Mariuszkiem dał pokaz swoich umiejętności nie tyle co w ringu, co poza nim. Weźmy sobie jedną z zapowiedzi gali, w której to Sap oznajmił, iż mają z Pudzillą ten sam problem, a mianowicie są singlami. Jednak na ratunek przybywa sama Marianna, która dotrzyma mu towarzystwa. My name is Mariana! Marina's my name. Na ważeniu też nie zabrakło jajec patatajec, gdy to przyniósł lalkę z podobizną rywala, którą następnie rzucił o podłogę. Mario! I think you're chicken. Sama walka, no cóż, czysta formalność. Mnie natomiast zastanawia, ile razy w tygodniu Bestii śni się ten słynny wpier papier od Pudzidolfa. Jakby on doskonale wiedział, że nawet nie ma co się wysilać w walce z nim, ale no bez przesady, to było naprawdę okropne. On w pewnym momencie nawet uprzedził sędziego, żeby szybciej reagował, a przynajmniej tak to wyglądało. Podobnie jak w przypadku Marcina Najmana, jego kariera ciągnie się jak smród po gaciach aż po wsze czasy. Jakieś 2 lata temu sam mandarynkowy wojownik informował nas, że być może zmierzy z nim rękawice na wygasłej już gali MMA VIP. I jeżeli sam testosteron może go sobie tak wynająć dla Jarki, to naprawdę on nawet w szkole podstawowej na dyskotece może robić za DJ-a. Podobało mi się zawsze, że brał on udział w naprawdę konkretnych widowiskach. Widok tylu tysięcy osób obserwujących Bestię wygląda niesamowicie. I tak sobie ten facet do dziś pokazuje buźkę, gdzie popadnie. A, i nie wspomniałem, że miał on też epizod z samym Mike'em Tysonem, gdy to niespodziewanie pojawił się w ringu. Ja nie wiem, tam dosłownie ze 40 osób nagle musiało powstrzymywać go i uspokoić. Najpotężniejszy Martin Ford i jeszcze potężniejszy Rich Piana w poprzednim odcinku na kanale. Pozostawiam wam tutaj adnotację. Link również w pierwszej linijce opisu i w przypiętym komentarzu. Zapraszam do oglądania.